Panie Sylwestrze drogi, niech pan nie rozpacza. Przyrzekam panu w imieniu wszystkich Wrocławian, że zrobimy wszystko, żeby mógł pan ukończyć czwartą część samych swoich. No, głowa do góry. Koza moja wnuczka Asia. Ubzdurała sobie, że po studiach w Wyższej Szkole Bankowej zostanie główną księgową. Za nic ma tradycję, rodzinną i etos aktora. A ja na to, że po moim trupie ma obserwować na żywym planie. Na żywym planie filmowym dziadka. I uczyć. Uczyć się i jeszcze raz uczyć się. Możemy zacząć. Komando aktorskie. Niezatapialni, przekręceni poeci życia. Uskrzydleni ulatują w kosmos, przechodzą w trzeci wymiar. Kreują rzeczywistość wyższego rzędu. Wiecznie szukają absolutu, wiedząc, że nigdy go nie odnajdą. Zawodowi marzyciele uświęcający codzienność. Pełni samozaparcia. Wspinają się na niebotyczne szczyty do utraty tchu. Ale tylko wybrańcy odpadają od ścian i lecą wprost na scenę wielkiego reżysera, Pana Boga i Lucyfera. Czynią jak strzelisty i całkowity. Przekraczają siebie, składają radosną ofiarę. Komandosi sztuki aktorskiej. Święci, kultowi, kamikadze. Na odpustach i kolorowych jarmarkach podziwiają uliczników szekspirowskiego teatru życia. Obwiesiów, ugarzy, włóczy kijów, blagierów, kłamców, oszustów trzech karty i ich boską, aktorską maestrię. Do współpracy zapraszają aktorów całą gębą z Bożej łaski. Barwnych, otwartych, rozedrganych intelektualnie, szalonych. Cięcie. Action. Rekwizyty. Na wyposażeniu wytwórni Kalambia wynotowane z podręcznika pisania scenariuszy filmów kryminalnych Alana Stewarda Kingsberga, w nawiasie Woody Allena. I tak. Colt Python Magnum, laski dynamitu, Semtex, nitrogliceryna, ręczna rakieta, kusza, parabelum, Winchester, Uzi, Baretta, laser, bazooka, żyłka nylonowa, krawat, eksplodujące pióra, listy, paczki, długopisy, bomby zegarowe, miotacze ognia, superkleje, zatrute strzały, szpile, igły, agrafy, chwileczkę, raki polskie, skorbio, czeskie, kałasznikowy, broń silikary, killerów, kosanostra, lupary, obrzynki kaliber 38, kije bilardowe, bajsbolowe, maty, elektryczne paralizatory, nunczaka, cukier, sól, pieprz, trucizny, imitacje. Szczegółowe instrukcje działań fizycznych. Cementowanie, asfaltowanie, taranowanie, topienie, palenie żywcem, spychanie z dachu, mostu, balkonu w przepaść. Wpuszczanie w kanał portowy w cementowych butach, wyrzucanie z pędzącego pociągu, samolotu, samochodu, motocykla, drabinastego wozu, roweru, skutera oraz okna, strychu, balkonu w teatrze i zwyczajne wieszanie. Instrukcje do operacji umysłowych. Transferia, organizowanie zemsty pośredniej, wymuszania, okupy, szantaże, przekręty, przewalanki, oscylatory, groźby listowne i telefoniczne. Teraz dla porównania. Oto polskie zabytki etnograficzne spotykane jeszcze tu i ówdzie na wiejskich weselach i rodzimym czarnym kryminale. A więc nóż kuchenny, brzytwa, tasak, bałek do ciasta, szprycha, żelazko z duszą, krawieckie nożyce, kozik,
kamień polny, rozbita butelka, inaczej tulipan, kastet, szpadryna, kosa, sierp, młotek, łopata, drąg, orczyk, hołobel, kłonica, sztacheta, siekiera, motyka, graca. I komu to przeszkadza? Łza się wokół kręci. Cięcie. Dobra. Akrzyk. Kazanie. Profesor Jan M. do dziennikarzy w programie telewizyjnym Słowo na Niedzielę. Moi najmilsi, zaprawdę powiadam wam, iż takie znaki słowne, owiane tajemnicą, wielką legendą, jak gangster, killer i mafiozo, nie są pochodzenia ani mazurskiego, ani kurpiewskiego. Są one, z czego nie wszyscy dokładnie zdają sobie sprawę, zastrzeżone w Nowojorskim Instytucie Ochrony Języka, a wywodzą się wprost z amerykańskiej czarnej powieści Hammeta i Chandlera. Najwyższa pora byłaby już wiedzieć, że najwybitniejszymi gangsterami kina byli tak wielcy aktorzy jak James Cagney, Edward Robinson, Humphrey Bogart. Porównanie ich kunsztu z rękodziełem Picotti, Spryszkowa czy Wołomina jest ciężką obrazą dla ich pamięci, dorobku artystycznego i wołanie omalże o pomstę do nieba. A ponadto jest po prostu zwykłym dziennikarskim, pedagogicznym nadużyciem. Koledzy, bo spójrzmy prawdzie w oczy. Przecież tym chłopcom z przedmieść stolicy może się powywracać kompletnie w głowach. A czasami zachowują się jak aktorzy w duńskim filmie Gang Olsena, gdzie wbrew podstawowym kanonom sztuki gangsterskiej na ekranie widzi się w nich brak powagi i skupienia, kiedy zamiast kasy porywają kasjera. I to ma służyć sztuce? Kto za tym stoi? Co komu zrobił w końcu ten nieszczęśnik? A jeżeli już podkładają bombę, to wylatuje w mieście pół dzielnicy bez troski o zabytki. Co lekkomyślnie do zbraja, nie przez kopułę, w senteks wymagający doświadczenia minerskiego i saperskiego. I kuriozalna wręcz sprawa. Obserwuje się od dawna brak u nich literackich pseudonimów. Na przykład Dziad. No na miłość boską. Jak to brzmi semantycznie, lingwistycznie i etnologicznie? Gdzie są na Boga konsilierzy literacy? Gdzież tu romantyzm walki? O przyjaciele. Pozwólcie na chwilę szczerości. Znamy się przecież nie od dziś. Niektórzy, jak poznaję, byli moimi wiernymi studentami. Grzesiu, to do ciebie. Na zebraniu wrocławskiego oddziału IPN w Teatrze Kameralnym zrobiłeś mi dużą przykrość. Mówiąc o mnie, cały czas gubiłeś samogłoski, połykałeś końcówki, myliłeś przymiotniki z rzeczownikami. No, przecież tak nie można. To wielki dramat dla pedagoga. Tyle straconych lat. Taki cios. Ale nic to. Wracajmy do naszych baranów. Podkreślam zawsze, że w języku polskim mamy cały zestaw niezwykle barwnych i paralelnych epitetów, takich jak złoczyńca, oprych, obrzępała, łobuz, chuligan, rzezimieszek, a nawet bandzior. Tu serdeczna prośba, niech to tylko zostanie między nami, ścisza głos. Na Boga, nie zachowujcie się jak pyskata papuga państwa gućwińskich Aleksandryna Wielka. Nie dowartościowujcie na wyrost tych tępych nieuków i zakutych łbów z podstołecznych obejść, a nie żadnych tam ludzi z miasta, jak próbują się dumnie tytułować, tych ignorantów sztuki filmowej w stulecie kina. Ale powracając adrem do rzeczy, mówi znów normalnym głosem, to tu z tego miejsca pragnę wszystkich lojalnie uprzedzić, że gangsterom języka i wulgaryzmom Jerzego Urbana będziemy zawsze do końca życia mówili nie. Nie bójmy się to akurat użyć tego słowa, kolebki, gangster. Oko za oko, ząb za ząb, wieża za króla, król za wieżę. A jako zasłużony szachista wiem, co mówię. Dobrze jest mi znana taktyka obrony sycylijskiej. Czystości języka będziemy bronili jak niepodległości, szach, mat, krwiopijcą języka. I w tym momencie nastąpił zanik fonii i wizji. Ponoć pijany realizator przerwał te pouczające audycje, ale też gwoli prawdzie należałoby podać, iż w czasie wygłoszenia tego apelu szalały w Polsce dzikie, niespotykane upały.
coraz bardziej słabnącego i osuwającego się na kolana jak Lazarus pana profesora, już zupełnie mylącego salę wykładową ze studium telewizyjnym, dyskretnie wyprowadził, a ściślej mówiąc, wyniósł na własnych barkach za kulisy jego asystent. Jasio B., wzór poprawności językowej, aktor, poeta i ministrant. Mini komentarz. Przy ulicy Jedności Narodowej pod numerem 46 ma siedzibę w brudnej bramie lichy sklepik z ręcznie malowanym szyldem. Corleone, artykuły spożywcze. I o czym my tu mówimy? Cięcie. Która to runda? Raz kolej. Trzecia. Dobra. Co? Idziemy? Dalej? Cięcie. Najcięższa runda. Czas. Action. Garderobiada. Scenariusz, wersja dydaktyczna. Aktor Jan Kajetan Zagroda-Potocki. Był wykładowca państwowej zasadniczej szkoły aktorskiej, szybko z niej relegowany za głośne wyrażanie subiektywnego poglądu o tym, że w szkołach dramatycznych nie pielęgnuje się osobowości, a tylko z premedytacją. I to jak najdłużej przetrzymuje utalentowaną w niej zdolną młodzież, by uczeni w piśmie profesorowie przez lata mieli zajęcie i mogli zaspokajać próżne ambicje i niskie instynkty pedagogiczne. Adeptka. Karolina Delfina Wyrwidąbczanka, garderobiana. Początkowo zdziwiona, potem wręcz przerażona, że ona miałaby zostać jakąś tam aktorką. Jest na studiach filozoficznych, a w teatrze dorabia sobie do skromnego stypendium. Jest zdrowa psychicznie i fizycznie, ma pod sobutką babcię i bardzo zazdrosnego, narzeczonego Filipa, studenta indologii, młodego hobbysta, amatorskiego hodowcę konopi indyjskiej na parapetach w doniczkach i stodole dziadka. Dba o swoją kondycję fizyczną. Codziennie przyjeżdża do teatru górskim rowerem z wielką ilością przerzutek dzwonków, reflektorów na grubych oponach. Jan Kajetan jest nieprzytomnie w niej zakochany. Dziewczyna wybryk natury, skończony powab i wdzięk, czarna inteligencja, męsy figura porcelana miśnieńska, oczy bretońskie naleśniki, błyskotliwa, pełna wdzięku temperamentu o wdzięcznym głosie. Jan Kajetan stawia sobie na pochybel wrogom i prześmiewcom priorytetowy cel. Uczynić z niej tabuli razy ukształtowaną, ulepioną od nowa partnerkę na scenie. Mimo sporej różnicy wieku i intelektu rodzi się między nimi uczucie. Kolejno następują przygotowania do rozstania z Filipem, ślubu, podjęcia decyzji o wyjeździe na podbój do Ameryki. Ona perspektywą zostania wielką aktorką jest porażona, wręcz zadziwiona. Na razie jego zapędy, niecodzienne pomysły studzi myślami z pism Pascala i Montaigne'a. Edukacja. Ze Świdnickiej na Miodową. Proza opisowa Orzeszkowej, wiersze liryczne Konopnickiej, sceny klasyczne do Żywocie Fredry, tańce wyzwolone w rytmach kalipso samby reggae. Tańce rosyjskie, Czeczotka i Kozak, pantomima, Czaplina da w ciszy. Nauka gry na instrumentach prostych, fujarka, okaryna, organki ustne, bandurka. Teoria.
Samo tworzenie się wiersza i prozy, dzienniki Jana Lechonia, literatura, powtórka, fragmenty dialogu Eutydem Platona w opracowaniu dramaturgicznym Stanisława Chybanowskiego ze słowem wstępnym Henryka Elzenberga, filozofia. Udział w dyskusjach panelowych, zawodowość i amatorstwo w jednym, Teatr Czerwona Latarnia, w sprywatyzowanym klubie 1920 imienia Anny H. Dyskusja i szkolenie będą prowadzone przez samą patronkę. Poczucie humoru, osobny przedmiot. Jeremi Przybora i jego goście przy stoliku kawiarni Ziemiańska. Wasowski, Tuwim, Słonimski w oparach absurdu, Gałczyński, Lechoń, Wieniawa, Hemar, Witling, Franz Fischer, Tom, stolik obok Dymsza, Sielański, Krukowski i Kazimierz Herba. Interpretacja. Głośne czytanie anegdot teatralnych z książki Igora Śmiałowskiego, artyści nasze miejsce w bufecie teatralnym. Puentowanie. Z Miodowej na Broadway. Brak łożeń finansowych na kulturę, irracjonalne zachowanie inteligencji, arogancja ministra finansów Kołodki, pożary i nędzne garze w teatrach, groźba zamachu ze strony Filipa zmuszają ich do podjęcia się sprawdzonej przez wieki świeckiej pielgrzymki zawodowej, zarobkowej, za ocean. Plany mają bardzo ambitne. Wejście na filmowy, teatralny rynek amerykański, a przy okazji szerzenie kultury wysokiej w Nowym Jorku na Greenpointzie, wśród Polonii, na której pomoc zresztą bardzo liczą. Mówi się, że ponoć Amerykanie są w życiu programowo happy, co powinno być dużym ułatwieniem. Polacy natomiast uważają, że skromność jest cnotą, a tam przeciwnie. Liczy się przebojowość, uśmiech, optymizm, jawny status finansowy. On. W celu zdobycia funduszy na lot na początek do Chicago, z myślą o tych stęsknionych tam za czystą, ojczystą mową rodakach, przygotowuje wspólnie z zasiedziałym tam Polonusem Andrę Chopą, krotochwilę opartą o motywy szekspirowskie pod tytułem Ojcu z długimi włosami i córkach niewdzięcznicach z Karoliną Delfiną jako tą najlepszą i sobą w roli tytułowej. Spektakl ten będzie grany gościnnie w polskich salach parafialnych, a premiera odbędzie się w klubie Café Laura na Milwaukee. Ma też w planie zabranie ze sobą kilku sprawdzonych tam monologów wypożyczonych od swego przyjaciela Tadzia Drozdy. Za każdym jego tam pobytem zawsze się wszystkim bardzo podobały, a reakcje były zawsze w tych samych miejscach. Bardzo też liczy na bliskie spotkanie się ze światowej sławy dramaturgiem Januszem G. w klubie aktora Lamps Club na Manhattanie. Poznał był go wcześniej w warszawskim klubie aktora w Alejach, w czasie jak sam był zdawał egzamin na Miodowej. Później to już tylko sporadycznie widywał go samotnie, coś piszącego na serwetkach w barze kawowym hotelu Bristol u pani Lali. Chciałby omówić z nim ważki temat, na pewno interesujący obie strony. Po nokautującym sukcesie Antygony w Nowym Jorku pragnąłby wspólnymi siłami wystawić wcześniejszą jego sztukę Kopsiuch w Nowym Jorku z Karoliną Delfiną w Parku Centralnym w naturalnej scenografii kominów i drapaczych mur. Ale istnieją pewne obawy, że mogłoby powtórzyć się nieszczęśliwe wydarzenia jak z Mrożka. Oto znów mogą stanąć na przeszkodzie tak zwane słynne 10 punktów, jakby mające chronić aktora i sztukę przed dzikim rozpasaniem się reżyserów. Biorąc przykład z doświadczeń innych znakomitych kolegów, reżyserów, woli dmuchać na gorące i z autorem od razu omówić sprawę na miejscu. Ona po rozstaniu z Filipem, to jego głodówki, coraz bardziej uzależnia się od słodkiej trucizny sztuki scenicznej. Zaczyna wchodzić w świat z bajki tysiąca i jednej nieprzespanej nocy. Po rozniesieniu na egzaminie konkurentek na strzępy pod czułym okiem swego kierownika artystycznego Jana Kajetana przystępuje do indywidualnego toku studiów jego aktorstwa, wszechstronnego sprawdzianu przed najważniejszym czekającym ją tam zadaniem. Poddawane jest ćwiczeniom o wielkim współczynniku trudności z uwagi na ogromną konkurencję czekającą ją za oceanem według znanego kodu mistrz uczeń, trener kat, nieoszlifowany brylant, bij, katuj, tratuj, kochaj albo rzuć. Z braku czasu prowadzona jest powtórka z angielskiego z rozmówek polsko-amerykańskich. Będzie też prowadzona nauka jazdy na tirach, krążownikach szos, tak niezbędna podczas realizacji
Rod mówię z filmów Drogi i Bady mówię z kumpelski. Są przygotowane melodyjne i niezbędne pseudonimy. Ona Katia Gloria Dakota Massachusetts i on Johnny Barry Kazaj Potocki. Teraz dalszy tok studiów, teoria, lektury obowiązkowe, pamiętniki Douglasa, Ustinowa, Michałkowa, Jurgensa, Gassmana, Jean Marais, Hopfera, De Niro, Ray Liotty, Joe Pesci, Bogiego Szamana Lee z jego stypendialnego pobytu w Hollywood, a wieść gminna, opowieści towarzyskie i warsztatowe z planu filmowych przy barze byłego klubu dziennikarza ZUS, bossa siedmiu chłopców z Ferajny, Zdzisława Pupala M i jego wiernych słuchaczy, Zbigniewa Stareni CC, Sylwestra Sylwka H, Andrzeja Michała M, Zygmunta Kochanego Kłamcy B Bielawskiego, Leonarda Lolo Pietraszaka, Rynia Binkrosty Kotysa oraz pana Stanisława z Wilna i Leona Zawodowca. Lektura nadobowiązkowa, tak zwane reportaże wcielające z Hollywood redaktora Zbigniewa R. pod wspólnym tytułem Byłem kardynerem gwiazd. Teraz praktyka. Co się będzie działo? Taniec rock and roll, Bill Haley, stepowanie, jazda na łyżworolkach, w lenarach z ochraniaczami w kasku. Gra na perkusji, Buddy Rich, kamera, zdjęcia praktyczne. Studio ABM Wystawowa 1. Ćwiczenia wariantów scen do przyszłych próbnych zdjęć z uwzględnieniem muzyki postawangardowej z istniejących standardów filmowych. Sceny z klasycznego filmu kryminalnego, rekwizyt Col Magnum 44 z muzyką Nino Roty z Ojca Chrzestnego. Sceny z westernu, strzelanie z biodra, plucie do celu, obrzucanie się błotem, rzucie tabaki, ujeżdżanie byka na rodeo na dużym krześle, muzyka Willie Nelson. Sceny do filmów Drogi i Kumpelskie. Błyskawiczna zamiana koła na autostradzie, w tym w rytm piosenek Chrisa Christophersona. Filmy folk country ze szlagierami Dolly Parton. Sceny z filmów horroru, wysysanie krwi z szyi partnerki do muzyki Wojciecha Kilara z filmu Drakuli, rekwizyt Sok Pomidorowy. Sceny z kina intelektualnego niepokoju, rekwizyt Ulises w tłumaczeniu Słomczyńskiego do muzyki Preissnera. Sceny intymne, miejsce zajęć, pokój hotelowy w Dworze Bazów, muzyka pościelowa, Julio Iglesias, Besame mucho y la story. W trakcie ćwiczeń ewolucji na kamerę w planie amerykańskim nagle wpada na próbę oszalały po konopiach indyjskich prosto ze stodoły Filip w stroju Hare Krishna z grabami w ręku. Zapoczątkowanie dialogu. Filip, ach to ty, co ty tu robisz? Przecież między nami wszystko skończone, natychmiast się odwróć, bo ja się czuję skrępowana. Następuje moment kompletnego zdemolowania grobami Jana Kajetana. Po przejściu tajfunu Hotello, po opatrzeniu sińców i ran, następują kolejne, tym bardziej zintensyfikowane działania śpiewno-ruchowe pod roboczym tytułem Nauka na błędach po katastrofie warszawskiego metra na przystanku Broadway w Nowym Jorku. Muzykal na dwie osoby, trzymane w rezerwie na bis. Konspekt programu. Ej, przyleciał ptaszek. Stawisko, stawisko, boli mnie noga w biedrze Mazowsze. Folklor, podmiejski, tańca, paszowskie, muzyka, Grzesiuk, szwagier Kolaska i Staś Wielanek. No i piosenki z Czerniakowa, Jerema Sępowskiej, Księżyc Frajer. Humor niefrasrobliwy, scenki z Sądu Grodzkiego, Wiech. Na koniec fragmenty prozy serio, nobliście, Raymond Chłopi, Sienkiewicz Kłobadis oraz pan Balcer w Brazylii za chlebem, kompilacja Marii Konopnickiej. Przesłuchania do zagrania roli Marilyn M., widowisko przygotowane na miejscu, trening w kraju, akrobacja sportowa, skoki spadochronowe na celność lądowania z mostu grunwaldzkiego na gumowej linie. Dialog na kosmodromie wytwórni Columbia tuż zaraz po wylądowaniu. Hello! Czy zawsze otwierał ci się spadochron? Chwileczkę, niech sobie przypomnę. Jest, raczej tak. Faza pięściarska. Komputerowy program do liczenia zadawanych ciosów, walce na pięści o rolę Marilyn M. z panną Madonną z dzieciątkiem, treningi w hali KS Gwardia ulica Krupnicza, w kaskach i dynamówkach. A jako sparring partnerka wystąpi była garderobiana Barbara R., chwilowo pralnia obecnie, poza teatrem, modelka w Akademii Plastycznej. Sprawdzian końcowy. Wyrywkowe pytania z nabytej teorii w drodze na Golgotę Beverly Hills, z pasażerów dyliżansa z podręcznika Krzysztofa K. Jak zdobywano Dziki Zachód?
Zaklęty życiowy Polańskiego, Frykowskiego, Raweckiego, Czyżewskiej, Pacuły, Rosińskiej, Poźniak, Głomczyńskiej, Figury, Szczerbic z synami oraz Gosi Dobrowolskiej. W tej chwili Gosia Dobrowolska w Australii to jest po Kidman i Cate Blanchett trzecia według ostatnich sondaży. Następnie Stanisława Wabika, osobisty przyjaciel Michaela Yorka na planie, przychodził do teatru na próby z Gazetą Wrocławską i Folsztynę. Wszyscy byli szalenie zdumieni. Bardzo utalentowany. Niestety wychowany na polskiej żytniej, jak przeszedł na kwasy aborygenów, nie doszło. No i jeszcze Bogdan Koca, który otworzył Teatr Narodowy na Tasmanii dla aborygenów. Tu się odezwały jakieś atalizmy. No i ostatni przykład, wybitny scenarzysta Cezary H. Harasimowicz otrzymał za scenariusz Bandyta pierwszą nagrodę w konkursie Harley i Harry. Został poproszony przez Redforda do złożenia mu prywatnej wizyty w jego rancho w Dolinie Sundance w górach skalistych stanu Utah. I on tę szansę wykorzystał, by móc napisać oryginalny scenariusz westernu, trasę z Nowego Jorku, tuż zaraz po wylądowaniu przebył pieszo. Osobiście przyglądał się polowaniom na bizony, pokonywał wpław rzeki, maszerował przez niekończące się prerie, zwiedzał rezerwaty Indian, zasięgał porad u starych wodzów i tańczył z wilkami. Po dotarciu na miejsce Robert Redford szczerze pogratulował mu pomysłu. Odlot. Miejsce akcji skwery przed Urzędem Stanu Cywilnego nad Fosą. Po zawarciu małżeństwa potwierdzenie aktu odbędzie się w Las Vegas za jedynie $40. Państwo kajdanostwo potoccy dają pożegnalny występ między kolumnami na schodach Urzędu nad Fosą. Repertuar przez nich wykonywany jest przez Kajetana Zagrodę dobrany paralelnie do tak uroczystej chwili. Występ rozpocznie się sceną ze ślubu Gombrowicza, Mańka ojciec, ściśle podróż i scenizacji artysty ta obiektu narodowego Jerzego G. z 1976 roku, twórcy spektakli plenerowych we wnętrzach, a szczególnie w zgliszczach teatrów. Następnie prezentowane będą dwuosobowe sceny z wesela ślubów panieńskich oraz na sam koniec fragment ludowej komedii Jak się stary Jaś korzenił, twórcy anonimowego. Całość zwieńczy towarzyski chocholi taniec wszystkich zaproszonych gości do muzyki Karola Kurpińskiego Wesele w Ojcowie. Przyjęcie weselne odbędzie się na salonach hotelu Wrocław przy otwartych oknach. Tu ukłon w stronę drużyn. Do tańca przygrywać będą śpiewać dwa zespoły muzyki źródeł. Grupa Twingle Brothers Reggae z Jamajki i rodzinna kapela Trebuniów Kierców Tutków z Ojcowa, rodzinnych stron Pana Młodego. Wystąpią wspólnie na tę okazję w programie regionalnej poezji śpiewanej. Będą to sentymentalne pieśni oparte na klasyce narodowej, śpiewane z całą salę w rytmach disco, polo i zbójnickiego podhalańskiego regle. A teraz tytuły scenariuszy filmów we wstępnej fazie produkcji. Hrabina Podrzutej, czyli straszna zbrodnia w sześciu pokojach z kuchnią. Barbara Ubryk, czyli tajemnica klasztoru hiszpańskiego. Gizella, czyli tajemnica akuszerki. Oraz Pociąg do Hollywood 2 na spotkanie z Marlonem Brando w reżyserii Radosława Rudego P. Produkcja natychmiast ruszy po ostatecznym sfinalizowaniu rozmów z wielkim aktorem. Polska kinematografia jest dla Brando zbyt egzotyczna i stąd te zahamowania. Co prawda bardzo dużo dobrego słyszę o panu Andrzeju W., ale na przykład o reżyserze Krzysztofie Z. To już kompletnie nic. Sponsor krajowy, prom kolejowy Wilanów. Zdjęcie na wyspie Tetiora, prywatnej wyspie Marlona Brando, z archipelagu wysp towarzyskich Polinezji Francuskiej. Producent
nasi chłopcy z Hollywood, Adaś Ochocki i Mariusz Zawartko. Cięcie. Dziękuję, popakuj już. Dobra. Która to runda? O, już pogubiliśmy się. Czwarta. Dobra. No, to co? Gotowy? Action. Kartoteka. Oficyna wydawnicza. Oficyna wydawnicza Kartoteka specjalizuje się w promocji prac literackich pisanych inaczej. Pod okiem pisarzy i terapeutów prowadzi badania nad zjawiskiem pozytywnego oddziaływania na ludzki organizm, grafomanii artystycznej lub, ujmując sprawę prościej, literackiej manii prześladowczej. Przy podwalu organizuje staże i warsztaty oraz prowadzi konsultacje przez telefon zaufania dla zamiejscowych. Placówka ta jest w pełni przekonana co do słuszności tej idei, gdyż pisarstwo naiwne w swej prostocie spełnia niezwykle pożyteczną rolę w życiu wrażliwych na sztukę obywateli, u których występują erupcje talentu niekształconego i samorodnego. To zajęcie wypełnia im nadmiar wolnego czasu i mobilizuje ich do ciągłych lektur. Powoduje, że ni stąd, ni zowąd bywają w czytelniach, bibliotekach. Zmusza delikwenta do nieprzeoczenia po drodze żadnej z napotykanych księgarni. A po nieopatrznym jej ominięciu jakaś magiczna siła zawraca ich z powrotem na miejsce swego przeznaczenia. I samo zaś zajęcie jest na pewno ze wszechmiar bardziej korzystne dla zdrowia psychicznego niż przebywanie w obcych nam kulturowo McDonaldach czy Pizza Hutach. Pokolenie barów mlecznych do dziś nie może się z tym szkaractwem pogodzić. Należy z całym obiektywizmem zaznaczyć, że grafomania artystyczna jest jakby spychana na boczny tor życia kulturalnego. Istnieje obawa, że może pozostać tam na zawsze, stać marginesem sztuki. Ale to już za przyczyną dyrektorów wydawnictw, którzy ją prześladują, wyszukują bez minimum ludzkiej tolerancji i zrozumienia w swoich dźwiękochłonnych gabinetach urządzają im okrutne czystki etniczne. Bo cóż to znaczy być dziś piszącym inaczej? W męce tworzenia nie różnią się dosłownie niczym od piszących myszami zawodowców, a wyższość nad nimi przejawia się w tym, że wcale nie muszą formułować jakiegoś idiotycznego kreda, udzielać mędnych informacji i żałośnie tłumaczyć się ze swej twórczości. Chociaż tu i tu występują podobne objawy, wynikłe z przepracowania, ubytki na wadze, okresowy alkoholizm, zaniedbanie rodziny, zatrucia kofeiną i nikotyną. Albo takie zakłócenia snu. Ci budzą się nagle pośrodku nocy i zlani zimnym potem, a mające strach o kompletnego kota, ganiają z rozwianym włosem i odbezpieczonym długopisem, nadremnie szukając po pokoju weny celu albo czarnego kota profesjonaliści i z furią walą głowami o ściany, wyjąc przy tym jak wilcy z braku możliwości popełnienia katarzis miłosnego spełnienia. Wydawnictwo Kartoteka, działając w obronie praw ludzi piszących inaczej, podjęło decyzję o wydaniu kolorowego periodyku na licencji niemieckiej. Absurd, ale z ludzką twarzą. Tygodnik ten będzie odwoływał się do wielkiej tradycji pisarstwa osobnego na przestrzeni dziejów. Od kultury pierwotnej począwszy, kolorowe rysunki i napisy na ścianach jaskiń do samopiszących z głowy japońskich komputerów supergeneracji. Wybitny polski psychiatra, biegły sądowy doktor J.B.C., powołując się na amerykańskiego kolegę doktora Tima Billa McCoy Randy Murraya, twierdzi, że uprawianie grafomanii artystycznej przy obecnym rozwoju środków masowej komunikacji jest
z dotąd wynalezionych na świecie najlepszym środkiem terapeutycznym. Pierwsze jeszcze dziewicze ujrzenie na własne oczy, świeżo wydanej książki lub w artykule w prasie jest zbawienne, uzdrawiające, a niekiedy nawet porażające. Doktor JBC podaje tu następujący niesamowity przykład. Piszący scenariusze filmowe dwaj znani reżyserzy filmowi z Warszawy, Krzysztof Z. i Felix F., na sam ich widok, wydany własnym i niebagatelnym sumptem, w formie ogromnej księgi, wstali z łóżka jak spali, jakby w transie somnambulicznym, ku pełnemu zdumieniu rodziny i przyjaciół nadzy, wynieśli je po stromnych schodach swoich ogromnych willi na ostatnie piętro i tam umieścili je na honorowych miejscach w oszklonych bibliotekach obok dzieł Bergmana i Woody Allena. Nasza oficyna już za symboliczną złotówkę ubogiemu, a utalentowanemu, niedzielnemu twórcy jest gotowa wydrukować każdą pracę w nowej formule. Czy to będzie gadżet literacki, czy teatralny. Ludzie majętnie płacą znaczne sumy i to tylko za same okładki wyrabiane z sielęcej skóry i z mosiężnymi skówkami i służące im jako atrapy w oszklonych kredensach. Natomiast w ramach działalności ubocznej oficyna wydaje także karty do gry, wróżb oraz wszelkie publikacje z dziedziny kartomancji i wiedzy tajemnej. Poleca karty do tarota dla wiedźm, uwaga, to pochodzi od wiedzy, stawiania pasjansów, zegar i łabędź, wróżb codziennych, cztery drogi palisada, gier aktorskich, poker, remik stukany, gier szlachetnych, Celesta i Kanasta, gier rodzinnych, Piotruś, Pan Bum, gier plebejskich, Oko 1000 Dureń 66, Wojna, perfumowane dla dam, znaczone dla szulerów, na gumkach dla iluzjonistów oraz gier hazardowych, Hohenheimer, Papieżyca Joanna, Rams i Saratoga. Rozprowadza do poszczególnych abonentów na gumkach dla iluzjonistów oraz gier hazardowych Hohenheimer, Papieżyca Joanna, Rams i Saratoga. Rozprowadza do poszczególnych abonentów specjalnie tłoczone karty w Paryżu przez maga de Suarta, a poświęcone wielkim polskim wróżbiarkom i wróżbiarzom. Panią Pellegrini, Castori, Martini i panu profesorowi Aleksandrowi Bardini. Ponadto wydaje i kolportuje dyplomy, certyfikaty, ozdoby, diagnozy, partytury, dzieła o filozoficznym systemie kabały hebrajskiej, przewodniki do badań przestworzy, szamanizmu, archaiczne techniki ekstazy, astrologiczne, horoskopy, talizmany, gnozy, hasytyzmy, egipskie krzyże, hinduskie dzwonki i wypychane czarne koty. Foldery i albumy z wizerunkami demonów, upiorów, strzych polskich, karpackich wampirów, tworów doktora Frankensteina. Produkuje kolorowe białe kruki w seriach z pogranicza realizmu magicznego. Ponadto zawsze w melinie literackiej jest do poczytania o nocnej porze błyskotliwa biżuteria literacka. Srebrne i złote myśli, aforyzmy, maksymy, sentencje, wszelkie kuriozy, preciosa i mafioza. Dobra, dziękuję. Jedziemy. Action. Promocja. Już wkrótce odbędzie się długo oczekiwana wielka promocja książki Paralele w Dworze Wazy po godzinie 24 w apartamentach Sabat. Dokładna data dla celowania pełnej konspiracji zostanie podana osobno do publicznej wiadomości w mediach w godzinach nocnych. Wstęp na tę ekskluzywną, elitarną uroczystość tylko za super zaproszeniami, egzemplarzami, zwiastunami, które już można nabywać za symboliczną sumę w księgarni Diabelskie Strofy na Ostrowie Tumskim u księgarza Barnaby Czarta Czartoryskiego w stroju zakonnika. Pod żadnym pozorem nie dać się zwieść.
Obowiązuje żelazna dyscyplina, gotowość, elegancja i niesamowita atmosfera. Koloryt, późna dekadencja, parking, smoking, dancing. Wszyscy mężczyźni zdecydowanie muszą mieć na nogach białe skarpety, które natychmiast, bez mrugnięcia okiem, winni okazać ochronie, podnosząc prawą nogawkę lekko ku górze. Kobiety natomiast zardzierają suknię wysoko ku górze, prezentując białe koronkowe dessous. Dalej należy w kolejności 7 razy pociągnąć za kołatkę, następnie 5 razy huknąć w najbliższą futrynę, 1 raz splunąć za siebie przez lewe ramię. W kompletnej ciszy, rytmicznie, godnie, pardon, uderzając wskazującym palcem w sam środek czoła, należy udać się parami lub pojedynczo schodami w górę do apartamentu w sabat. O świcie, po przebierani, w malownicze stroje przy tańcach i muzyce ludowej z okolic, Trapani Argento, śpiewów z Catani Corleone, wszyscy będą świadkami zaręczyn zacnego męża honoru, Capo Familia, Don Cesare Genovese Anastasio Luciano, Buxi Malone Cusiniego, z Rosanną Siedmiu Księżyców, Bianką Izabelą, Laurą Sorboną, Angelą Podestą. W finale tej podniosłej uroczystości odbędzie się wspólne odśpiewanie fragmentów chóru a cappella z Nieszporów Sycylijskich klasyka Giuseppe Verdiego. Na sam koniec modlitwę pojednanie rywalizujących ze sobą rodzin, klanów, skleciny i kostomłotów w matanzie mafijnej wojnie wykona specjalnie w tym celu zaproszona z kopuły, Extremadura Primadonna Assoluta Rampa La Scala La Jalabarda de Cortes. Kontr alt. Moment. Action. Interpelacja. Wysoki Sejmie. Umiłowani w prawdzie. Należy ubolewać, iż nastąpiło tak brutalne wykreślenie przez cenzurę z programu studiów w wyższych szkołach teatralnych w Polsce przedmiotu tantryzm jako afirmacja cielesności i że pod presją wiadomych kręgów wprowadzono na to miejsce lekcje wyznaniowe. Przedmiot ów sponsorowany był przez polską edycję Playboya wraz z fundacją Ars Heretica, z którą są związani tak wybitni znawcy przedmiotu, jak propagująca radosny seks pani Wisłocka, dr Lew Starowicz i były marszałek Sejmu seksuolog Kozakiewicz. Fundacja potwierdziła sukces, organizując wystawę w Muzeum Narodowym w Warszawie pod tym samym tytułem, na którą waliły tłumy z dziećmi. Byłem, widziałem. Teoretyczny program przedmiotu nauczania oparty został na gruntownej znajomości tradycji antycznej i arcydziełach literatury światowej. Sztuce kochania Owidiusza, o miłości Plutarcha, żywotach kurtyzan Aretino, Dekameronie Boccaccia, sztuce obłapiania Fredry, a przede wszystkim na Kamasutrze. Praktyczne pomocy naukowe w postaci kaset wideo zobowiązała się dostarczyć słynna Polka z Niemiec, bojowniczka o pokój na Bałkanach, aktorka filmowa inaczej, Teresa Orlowski, znany pedagog, terapeutka, dobrodziejka i szanowny autorytet. Z jej to porad właśnie w okresie swej bujnej młodości korzystał sam Warren Beatty. Tę bezmyślną decyzję bigotów i dewotów ojca Rydzyka winno się potraktować jako niestosowny żart. Dzieje się to w czasie, gdy Polacy chwilowo, miejmy nadzieję, sytuują się w tej materii poza światową czołówką w przeciwieństwie do złotego okresu Polski Jagiellonów. Za poniesione straty moralne i finansowe fundacja złoży ostry protest do laski pana marszałka. Poseł Jędrzej Wołk Wilczur Wieloszewski z partii Lewicy Świeckiej, Popowice. Ad vocem. Tantryzm, ruch filozoficzny sięgający IV wieku. Kto poją prawdę ciała, poją prawdę wszechświata. Budzenie boskich sił za pomocą technik ciała. Amen. Idźcie. Propozycja spełniona. Cięcie. Action. News. Jak doniosła poranna popołudniówka, Teatr Polski po pożarze Dziele Nikczemnika i Barbarzyńcy otrzymał propozycję
nie do odrzucenia. Zaproszenie na festiwal sztuki 6 postaci scenicznych w poszukiwaniu autora Luigi Pirandella w Teatrze Maximo w Palermo na Sycylii. Ten festiwal sponsorowany jest przez miejscowych czcigodnych i zacnych mężów honoru i koneserów sztuki teatru ulicznego, ogródkowego i kawiarnianego. Przy odrobinie szczęścia lub nieszczęścia będzie można tych bojnych mężów zobaczyć w ich popisowym recitare, rozsławionym w całym świecie teatrze ulicznym Palermitare, w centrum Palermo, u zbiegu Corso Vittorio Emanuele z Piazza Quattro Quanti. W zespole po początkowym osłupieniu, utracie mowy, panice i strachu rozgorzała się namiętna dyskusja. Ależ na Boga, to pranie brudnych pieniędzy, ucieczka od podatków, omerta, prawo milczenia. Chryste Panie, to się nie teatr Tomaszewskiego. Po kłótniach i niekiedy impertynencjach w tej niełatwej sytuacji dla teatru, chcąc uchronić go przed pójściem na dziady i aby nie utknął on ponownie na jakiejś stacji kolejowej lub na dworcu w charakterze szalonej lokomotywy, po dalszych negocjacjach z bosami miejscowego związku zawodowego ostatecznie przeważyła postawa jego capo di tutti capi Leszka M. Jechać do Palermo. PS. Wyprawie towarzyszyć będzie wybitny krytyk teatralny, wspaniały człowiek, niestety już nieżyjący, redaktor Tadeusz Buski, świadek wszystkich historycznych premier, kierownik artystyczny Teatru Wrocławskich od zawsze. A podróż umilać mu będzie też wybitna postać Wrocławia. Będzie grała mu na gitarze klasycznej Irena Rzet. Dobrze? Dobra. No. Action. Cymelia. Sztuka jest nałogiem, w którym człowiek sam się wpędził, jest potrzebą sztuczną. Gombrowicz. W XVIII wieku nakazano aktorkom noszenie majtek. Kostiumolog Julo R. I głupie książki mogą pobudzić do myślenia. Boi. Ryk i melodia słowa czasami usprawiedliwiają brak logiki i kompletne bzdury. Witold Dorszewski, językoznawca. Aby ocalić wewnętrzną wolność, lepiej czasami zarabiać mało lub nie zarabiać wcale. Zygmunt Haut. Bóg kocha błaznów. Adam M. Ma ten ogień, to wariactwo. Kiedy ponosi go natchnienie, kiedy krzyczy, jakby nie wiedzieć co, dlaczego. Bez tego wariactwa, bez tego natchnienia nie ma poezji i teatru. Lechoń, roli Marlona Brando. Marek Antoniusz w Juliuszu Cezarze. Kościoły zostały rzucone, praktujący i niewierzący. Śmierć to jest wymysł grabarzy, historyk teatru. Korepetytor dramatu, profesor Jerzy J. przyjmuje na podyplomowe studia aktorskie wybitnych, świetnych, znakomitych, doskonałych, wspaniałych aktorów z całej Polski z pełną gwarancją, że będą po prostu dobrymi. Prowadzi także na Dworcu Świebockim myjnię aktorską dla ciężko poszkodowanych aktorów w telenowelach, sitcomach, miesięczny dialog. Dzięki Bogu jestem agnostykiem. Louis Binel. Bokser na ringu i aktor na scenie muszą po trosze mieć coś z bandyty. Film jest czekaniem. Wielki Mieciu Janowski. W aktorstwie wszystko jest reinkarnacją. 150 lat temu grałem na skrzypcach. Jak będę krował Paganiniego, do tego wrócę. Klaus Kiński. Kicz w teatrze. Odczyt Daniela Sarny, teatrologa. Jezioro Łabędzie, Król Jeleń, Teatr w Jeleniej Górze, Filia w Jagniątkowie. A nad tym niech ryczy z bólu ranny łoś. Dyrektor teatru Zyzio Bielowski. Czy wierzy w Pan w Boga? Tak, ale nie codziennie.
Tylera. Kamerę czasami należy traktować jak dziwkę i lać ją w mordę. Wtedy kocha. Amerykański aktor pochodzenia żydowskiego z Rosji, Izur Daniłowicz Damski, Kirk Douglas, pamiętniki. Czy była pani wierna swemu mężowi? Zapytano aktorkę Mary F. Owszem, bardzo często. Woody Allen. Gdy rozum śpi, budzi się kino akcji. Autor. Uprzedzam się z panem, że pójdę pana dać pysk. Powiedział przed wojną słynny krawiec teatralny z nalewek Sasza Rulanicki. Nowe wiadomości. Wierzę, bo to absurd. Tertulian. Drugi wiek. Na audiencji u papieża Jana Pawła II wielka śpiewaczka i reżyser operowy pani Maria Fałtyn na odważną propozycję wystawienia strasznego dworu Moniuszki w Watykanie usłyszała od niego następujące słowa. Ależ kochana pani Mario, oczywiście jak najbardziej. Tylko, że ja już tu mam straszny dwór, a jak co niedziela podążam do okna na Anioł Pański, to zawsze mam przed sobą wielki Teatr Narodowy, krakowiaków i górali z transparentami. Językowy dokument obyczajowy, rubryka redagowana przez czytelników w jednym z tygodników. Kurioza. Ech, tak latem wsiąść do pociągu i w przeciągu, dojechać aż do Hongkongu. Przepraszam, łaskawco, gdzie tu jest najbliższy klasztor? Tu obok. Tu. Dziękuję. Dziękuję. Chciałeś co, gościu? Odnosi sam Ofelię do klasztoru. Jaka troska. No. Popatrz. A tyle o nim gadają. Tyle głupstw wygadują. A co wypisują? Siła by mówić. Dzień dobry, hello. Ja chciałem się dowiedzieć, jak dojść do, poszedłem do sali number 5. Yeah, 5, hello. No. Dobry. Dzień dobry. Prosto. Tędy? Tu? My girl, my wife. Fantastyczna polska kobieta. Hello! Nara! To jest właśnie ten Dycinkow. To jest właśnie ten Dycinkow. Słynny aktor amerykański polskiego pochodzenia. I teraz w ramach Unii, rozumiesz, Lubelskiej? Też, bo tam były zależności. Polska produkuje film Psy Los Angeles we Wrocławiu. Główne role gra on właśnie i gwiazda Hollywoodu, no, Russell Crowe. A zdjęcia robi były Wrocławia Janusz Kamiński, a całość reżyseruje autentyczny Litwin z Kowna Władysław Pasikonas. Rozumiesz? Ale ten Cimkow coś słabo mówi po polsku. No tak, no wiesz, to jest coś za coś, no to nie jest Romolański, bo wiesz, świetnie mówi po polsku Roman Polański. Dlatego zagrał w Zemście. Ale ty jesteś mądry, ja cię. Słuchaj, dlaczego ty nie pracujesz w telewizji? Przecież tam idiotów nie biorą. A wiesz co, mam pomysł. Pojedziemy do Warszawy, pójdziemy na Służewiec, wypożyczymy konia, pojedziemy tam do, jak się nazywa ten plac? Woronicza. Na Woronicza. Staniemy pod oknem prezesa, jak wiznę, on wyjrzy oknem. Ty w tym czasie napijesz się Red Bulla. Wyrosną ci skrzydła i prowadzisz Pegasa. Dobra. Słuchaj, a pijesz troszkę jeszcze? No na co trzeba umrzeć? No tak, ale chciałem ci powiedzieć, że ta kobieta, ta co z nią, popatrz jakie to są spryciły. Rozumiesz? To jest dziewczyna sycona, wiesz? Złapała go, pojedzie do Hollywood z nim. I założy wytwórnię. To koniec, dobra?
I co teraz? Pierwsza niespodzianka. Pokaz mody w stanie zagrożenia. Eufrozyna, wnuczka generała Kwiatkowskiego. Kanasta, jej asystentka. Celesta, jej powiernica, a przy okazji plotkarka. Condoleezza, jej osobista garderobiana oraz wachmistrz w pełnym rynsztunku bojowym. O, Eufrozyna obecnie ilustruje przyszłe pole walki. Nazwijmy to trzecia generała. Teraz Eufrozyna i jej świta poszły do hali zdjęciowej numer 3. Tam Kazimierz Kuc kręci sekwę pułkownika Kwiatkowskiego. Akcja. Językowy dokument obyczajowy, rubryka redagowana przez czytelników w jednym z tygodników. Kurioza. Ech, tak latem wsiąść do pociągu i w przeciągu dojechać aż do Hongkongu. Jemy jak malarzą, piją, palą i łażą. Ech, tak latem pojechać na heli, dorwać na plaży. Taką jedną z hel. Stanęło na tym, że poszliśmy dalej. Ja mam rację, ty masz rację, więc idziemy na kolację. Otwórz szafę, mów do rzeczy. Czy to w zimie, czy to w lecie, poznać łuska po berecie. Czy ty masz pojęcie o wyobrażeniu? Laski z Nebraski, dziady z Nevady. Ameryka. Przez Warszawę przebiegł goniec. Tak koniec. Pościg z drągiem za pociągiem. Western. Przed zespół wspaniały. Trzech targało fortepian, a czwarty pedały. Ja na ten temat mam swoje zdanie, z którym nie zawsze się zgadzam. Reżyser do aktora. Wróć więcej życia w tę scenę śmierci. Ojciec niczym, matka niczym, syn Warszawy motorniczym. Kariera. Nie myje się krowa i zdrowa. Baba z wozu, chłop na wóz, a koni w śmiech. Żona mi w domu życie obrzydza, więc biorę palty i idę na brydża. Nie bierze w latające talerze, chyba że Jezocha do ręki bierze. Dobrej mucha, jak wpadnie do brzucha. Bądź zdrów, ściskam cię drzwiami. Wstać, sąd idzie i zaraz będziemy siedzieć. Grunto portki, kapota i szlacheta z płota. Ja tam plotek nienawidzę, ale co wiem, to powiem. Wysoki sądzie, on nie bił, tylko kładł i kij i zdejmował. Jak się powodzi, jedna na rękę, a drugie chodzi. Dom stoi, klicze wiszą, a właściciel siedzi. Jeżdżą Fordy i Toyoty, a ja piątką do roboty z małego księża. Tak, tak, krowa to piękny ptak. Kartofle w teczkę i na wycieczkę. O co chodzi? O ten tramwaj, co nie chodzi. Słoń na trąbie, sol rąbie, a karasie rżną na basie. Kąpiesz psa, to i pchła kąpiel ma. Co się dzieje? Wiatru nie ma, lat się chwieje. Kto chodzi powoli, tego nic nie zaboli.
Powiem krótko, węzłowato, że cię kocha. Co ty na to? Siadaj, panie, i orzekaj o sprawie. Występuje zespół Rosso. Ona w trampkach, a on bosso. Gość w domu, cukier do kredensu. Akordeon w domu, harmonia w rodzinie. Powiedz krowie na zdrowie, to i tak nie odpowie. To było tak. Nie było wiatru. Ruszał się krzak. Maskatem na pięku. Oraj, wódka w sprawie. Zdejmij, Józek, ten melon, bo wyglądasz jak Delon. Wszystko wiem, Stanisław Lem. Ale co konia obchodzi, że gospodarz w trampka? Wydarzyła się afera. Maluch uciekł od szofera. Czy kto widział, czy kto słyszał, żeby babie było Michał? Ty się bij, ja idę po kij. Tak to bywa, koń w stawie się topi, a ogon pływa. Jeden lowi ryby, drugi chowa ptaka, ja wyciągam kamela i chowię. Jeden na grzyby, drugi na ryby, a trzeci do mieci leci. Są okresy na to plesy i sezony na kresowi. Pogoda dla bogaczy, grzmoty dla hołoty. No chłopy, berety na łeb i do roboty. Od wszystkiego złego nie ma nic gorszego. Cięcie! Cięcie. Może teraz robimy to po muzeum z powrotem ręcznik i tam wodę, wiesz? Bo to będzie dość dłuższe, dobra? Wstaniesz, dasz mi wodę, nalejesz ręcznik. Jak skończysz... Tak, tak, to ja ci powiem kiedy. Dobra. Action. Specjalny program dedykowany dla ludzi z miasta. Teleturniej. Temat Glebsera Wysoka. Podziemna polszczyzna, świadectwo kultury narodowej, rozwoju języka i oto niektóre jednostki leksykalne zaczerpnięte z tygodnika Przepiłowana Krata, redagowanego przy Rakowieckiej w Warszawie. Baki ryże, zegarki. Dzwonnik, kasjer. Amunicja, pieniądze. Szmira, wódka. Mikulski, wino J23. Kajfasz, zdrajca. Messerschmitt, pchła. Golda Meir, bimber. Gutmorden, kradzież rano. Probostwo, prokuratura. Hamlet, więzienny filozof. Fantazy, oszust matrymonialny. Aktor, oszust pospolity. Realizatorzy. Dogma Studio. Maurycy Solny, reżyser, prowadzący. Syn Ksawery, kamera. Żona Izolda, charakteryzacja. Uczestniczy teleturnieju. Babcia Teodozja, teściowa, trucicielka. Wawrzyniec Kirgieło, sąsiad, wielokrotny morderca. Benio Puszysty. Córka, kurwa lekkich obyczajów. Gwiazda gościnnie, dowódca brygady antyterrorystycznej. Plakaty do castingu zostały rozwieszone. W pubie Garaż na Komuny Paryskiej, na dworcu głównym, na Kleczkowskiej oraz wśród zwolnionych warunkowo oraz na przepustce. Nad drzwiami czerwone światło, nagranie. Scena pierwsza, próba, podział kwestii, ustalanie kolejności ujęć. Scena druga, nagranie. Scena trzecia, rodzina Solnych oraz sąsiedzi oglądają pilota w TV. Scena czwarta. Maurycy odbiera telefon. Ile? 100 odcinków? Wielka kasa. Scena piąta. Łomot do drzwi. Wpada brygada antyterrorystyczna. Dowódca. Wszyscy na podłogę. Do uczestników. Ty ich zakuć i wyprowadzić. Maurycy, ależ panie oficerze. To jakaś pomyłka. Ktoś źle pana poinformował. To są osoby po castingu. Ksawery syn. Panie komendacie, to są aktorzy amatorzy, którzy bardzo wczuli się w rolę. Dowódca,
Pies na babę i morderców. Czynię to jedynie dla pięknej kobiety. Tych rozkłóć. Dlatego wskazuję na Skirgiełę w kajdany. Skirgieł przerażony. Szanowny panie brygadierze, wygrałem teleturniej. Przyznaję się uczciwie. Ja mam w domu wnuka aktora. Stąd znam ten fach. Od początku i to zdecydowanie. Pominąłem efekt nawet obcości Brechta, nie mówiąc o pieśniach wibracyjnych naszego wrocławianina Jerzego Grotowskiego. Natomiast tu zastosowałem słynną metodę Konstantego Stanisławskiego, z której to metody, nie wiem czy pan wie, brał garściami Lee Strasberg w Actor Studio na Manhattanie, a znowu do Ameryki przywiózł ją nasz wielki rodak, Ryszard Bolesławski. Czy ktoś w Polsce o nim wie? Nie ma jeszcze swojej ulicy. To nie od rzeczy też byłoby wspomnieć na tym miejscu o metodzie Artaud. Dowódca dotknięty intelektualnie do żywego. Cisza! Dość tych kpin z munduru i honoru żołnierza. A oto moja metoda. Wyprowadzić! Nie, chwileczkę, panie. To niemożliwe, żeby pan z taką twarzą i do tego fotogeniczną nikogo w życiu nie zamordował. Skirgieł prawie mdleje, broniąc się rozpaczliwie. A widział pan twarz sędziego Nizińskiego? Liczyć! On skończył prawo. Skirgieł ostatnim rzutem, powoli, odwraca się do kamery. Koncentracja. Mówi. Mój wnuk nazywa się Bogusław Linda. Dowódca. Linda. Franz Mauser z Krola. Brygada. No moją komendę na kolana. Panie aktorze, jest pan wolny. Przepraszam. I prosimy o wybaczenie. Stop klatka. W niej uśmiechnięta, szczęśliwa twarz Skirgieły. Kięcie. Pozwól, dziadku, tak? Że za uratowanie mnie od tak wielkiego nieszczęścia przyjadę do ciebie, do domu aktora na Wsimpolu, tak? Na Wsowską i zaśpiewam tobie twoją ulubioną piosenkę. Kasztany. Bosko! Skomponowaną przez twojego przyjaciela Zbyszka Korebki. Dziękuję ci, moja wnuczko, dziękuję. Proszę. Jaki jestem szczęśliwy. Dziękuję. Przepraszam, łaskawco, gdzie tu jest najbliższy klasztor? Tu obok. Tu. Dziękuję. Dziękuję. Chciałeś co, gościu? Odnosi sam Ofelię do klasztoru. Jaka troska. No. Popatrz. Tyle o nim gadają. Tyle głupstw wygadują. A co wypisują? Siła by mówić. Dzień dobry. Dobry. Hello. Ja chciałem się dowiedzieć, jak dojść do... Poszedłem do sali number 5. Yeah, 5. Hello. Hello. No? Dobry. Dzień dobry. No? Prosto. Tędy? Tu? My girl, my wife. Fantastyczna polska kobieta. Hello. Nara.
jest właśnie ten Dycinkow. To jest właśnie ten Dycinkow. Słynny aktor amerykański, polskiego pochodzenia. I teraz w ramach Unii, rozumiesz, lubelskiej. Lubelskiej? Też, bo tam były zależności. Polska produkuje film Psy Los Angeles we Wrocławiu. Główne role gra on właśnie i gwiazda Hollywoodu, no, Russell Crowe. A zdjęcia robi były Wrocławia Janusz Kamiński. A całość reżyseruje autentyczny Litwin z Kowna Władysław Pasikonas. Rozumiesz? Ale ten Cimko coś słabo mówi po polsku. No tak, no wiesz, to jest coś za coś, no to nie jest Romolański, bo wiesz, świetnie mówi po polsku Roman Polański. Dlatego zagrał w Zemście. Ale ty jesteś mądry, ja cię. Słuchaj, dlaczego ty nie pracujesz w telewizji? Przecież tam idiotów nie biorą. A wiesz co, mam pomysł. Pojedziemy do Warszawy, pójdziemy na Służewiec, wypożyczymy konia, pojedziemy tam do, jak się nazywa ten plac? Woronicza. Na Woronicza. Staniemy pod oknem prezesa, jak wiznę, on wyjrzy oknem, ty w tym czasie napijesz się Red Bulla. Wyrosną ci skrzydła i prowadzisz Pegaza. Dobra. Słuchaj, a pijesz troszkę jeszcze? No, na co trzeba umrzeć? No to, ale chciałem się powiedzieć, że ta kobieta, ta co z nią, popatrz jakie to są spryciły, rozumiesz? To jest dziewczyna Sycowa, wiesz? Złapała go, pojedzie do Hollywood z nim i założy wytwórnię. I to koniec, dobra? I co teraz? Pierwsza niespodzianka. Pokaz mody w stanie zagrożenia. Eufrozyna, wnuczka generała Kwiatkowskiego. Kanasta, jej asystentka. Celesta, jej powiernica, a przy okazji plotkarka. Condoleezza, jej osobista garderobiana oraz wachmistrz w pełnym rynsztunku bojowym. O! Eufrozyna obecnie lustruje przyszłe pole walki. Nazwijmy to trzecia generała. Teraz Eufrozyna i jej świta poszły do hali zdjęciowej numer 3. Tam Kazimierz Kuc kręci sekwę pułkownika Kwiatkowskiego. O, czy to nie nasza święta Alicja? Tak, ona. Zaczekaj. Idź do kościoła prosto do proboszcza. A ja z nią porozmawiam. Postaram się ją zbawić. Święta Alicjo, znów sytuacja się powtarza. Jesteśmy wszyscy zaniepokojeni twoim samowolnym schodzeniem z obrazu i udawaniem się do farby. No, bo faktycznie no, jest on zaczarowany. My staramy się cię zrozumieć. Te wyśpiewujące dewotki, to może zniechęcić muzykalną młodą dziewczynę. Bardzo bym cię prosił, żebyś wróciła do kościoła. Niedługo ma przyjechać biskup i przywiezie ci nowe bota. Widzisz, jaka ty jesteś. Śmiejesz się. Ja tu się staram, proszę. A ty nic. Mnie się płakać chce.
będę klęczał i leżał krzyżem, błagać. Wróć na łono kościoła, jak do kamienia. Czekaj, daj mi łóżko, to ci coś powiem. Wezmę cię i zaniosę na barana. Co, boisz się? No zawsze to lubiłaś. A szczególnie, jak cię nosił na barana sam proboszcz. Nic się nie bój. O, staniesz na ławeczce i wejdziesz mi na plecy. O, proszę, powoli, powoli. No i już. Jest wszystko w porządku. A teraz idziemy. Idziemy przed siebie, jak mówił pan Kogito. Do kościoła, Bożego ciała. To ja mówię.